przez Rosję traktowana jako państwo ewidentnie wrogie, zresztą jedno z głównych obecnie. Ostatnio zasłynął pewną wypowiedzią wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa, który stwierdził, że Rosja będzie w stanie odbudować swoje możliwości, swoje zasoby w ciągu 3 lat i w tym czasie, a właściwie po tym czasie, zagrozić lub też zaatakować Polskę. Trudno mi komentować, dlaczego 3 lata. Zakładam, że 3 lata się pojawiło dlatego, że 3 lata obejmuje okres podstawowego przygotowania jednostki poziomu brygady. Mhm. Czyli bądź pułku, czyli takiej podstawowej, taktycznej jednostki walczącej, taktyczno-operacyjnej walczącej na Ukrainie. Ale to jest cykl szkoleniowy, kiedy dysponujemy zasobami koncepcyjnymi, czyli mamy to wszystko opracowane, dysponujemy zasobami materiałowymi i ludzkimi, czyli mamy zmotywowanych ochotników, mamy dla nich wyposażenie, mamy dla nich uzbrojenie, mamy dla nich ośrodki szkolenia z właściwą kadrą instruktorską i finalnie mamy też dowódców, którzy będą te jednostki zgrywać. W chwili obecnej Rosja jest upośledzona we wszystkich obszarach, które wymieniłem, na różnym poziomie, ale to upośledzenie jest widoczne i wieloobszarowe. Stąd ja osobiście w 3 lata nie wierzę. I jeżeli mówimy o potencjalnym zagrożeniu ze strony Rosji, on jest jak najbardziej autentyczny. Natomiast raczej to nie będą kolumny czołgów, które wpadną przez przesmyk suwalski. Natomiast finalnie do takiego scenariuszu Rosja oczywiście może próbować doprowadzić, gdzie oficjalnie na przykład Polska może wyglądać jak agresor. Więc zagrożenie jest jak najbardziej autentyczne. I tu jeżeli mówimy o tych 3 latach, to rzeczywiście tak. Mm-hmm. Ale rozumiem, że my mamy na ten temat, ewentualnie, kreśląc czarny scenariusz, myśleć w kategoriach takiej wojny konwencjonalnej, czy na przykład ataków, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń, bo na ten temat też się bardzo mówi, że tutaj Rosja ma ogromny potencjał w dalszym ciągu i że to może nam zagrażać. To w tej chwili wojna konwencjonalna to jest też i cyberprzestrzeń. My jak gdyby używamy ciągle wojna, no nie, to jest jeden kompleks działań. On się toczy zarówno w świecie rzeczywistym, tym dotykalnym naszym, jak i w cyberprzestrzeni. I z całą pewnością, gdyby Rosja podjęła działania wrogie wobec NATO, czy wobec Polski, niewątpliwie odbywałoby się to również w cyberprzestrzeni. Nawet można założyć, że jakiekolwiek ataki fizyczne byłyby poprzedzone atakami cyberatakami. Więc tak, to jest jak najbardziej scenariusz możliwy, realny. On się wpisuje w koncepcję rosyjskich działań hybrydowych. Więc tak, takie zagrożenie jak najbardziej istnieje. Tym bardziej, że Polska jest przez Rosję traktowana jako państwo ewidentnie wrogie, zresztą jedno z głównych obecnie.